Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak w łatwy sposób możecie Państwo w każdej chwili obliczyć ilość materiałów, które są potrzebne do wykonania ogrodzenia. Wchodzicie Państwo na naszą stronę www.libet.pl. Na głównej stronie widzimy zakładkę kalkulator ogrodzeń. Wchodzimy w tą zakładkę i od razu jest podana konfiguracja, możliwość wyboru elementów, z których chcemy wykonać np. ogrodzenie czy element architektury. Może być to ogrodzenie splitowane i od razu wchodząc na zakładkę produktu widzimy dostępne kolory. Dokładnie tak samo jest na wszystkich innych elementach. Dobrze jest, jeśli przed przystąpieniem do wyliczenia, czyli do używania naszego kalkulatora, jest przygotowanie sobie wstępnej koncepcji projektu, jak ma wyglądać Państwa ogrodzenie. Wybieramy pojedyncze produkty, wybieramy kolor, dzisiaj na przykład będzie to kolor kasztanowy, następnie wchodzimy w wybierz ogrodzenie i od razu wchodzimy na stronę kalkulatora ogrodzeń. Na nim od razu możemy sobie dodać słupek, możemy wybrać długość ścianki, którą chcemy zabudować, bramę, furtkę oraz przestrzenie między elementami, które mogą być w każdej chwili jeszcze zabudowane, na przykład podmurówką o wskazanej wysokości. Na dole Państwo macie tutaj skalę oraz długość inwestycji, która jest obecnie projektowana, czyli długość naszego ogrodzenia. Wybierając pojedyncze elementy, zaczynamy od słupka, od razu Państwo macie możliwość wyboru, czy to ma być komplet dwóch elementów ze sobą murowanych, połączonych o długości 57 cm, czy wybrany słupek będzie pojedynczym pustakiem splitowanym o długości 38 cm lub większym 38x38. Wybieramy od razu sobie, podajemy wysokość ogrodzenia, ona cały czas nam będzie się dublowała, także będziemy widzieli na bieżąco cały czas taką samą wysokość słupków. Wybieramy słupek z pojedynczego elementu i od razu podpowiada się nam, czym ma być zakończony, czyli wybór daszka, czy dwustronnie splitowany, czy czterostronnie. My wybierzemy sobie dzisiaj dwustronnie splitowany, dodaj i już mamy słupek, który zaprojektowaliśmy o długości 168 cm. Gdybyśmy chcieli zmienić na inny element, możemy w każdej chwili to wykonać, na przykład w ten sposób. Aby wykonać ogrodzenie, niezbędne jest wykonanie na przykład części podmurówki, którą później będziemy uzupełniać między słupkami wypełnieniem, czy to z metalu, czy z drewna. W zależności od szerokości możemy sobie dobrać szerokość. I tak wchodzimy na podmurówkę. Wysokość pustaka od razu jest regulowana i podawana. Także możemy wykonać na przykład podmurówkę o wysokości dwóch bloczków, zamknięta dokładnie taką samą wykończeniem, czyli daszkiem dwustronnie splitowanym. Dodaj i stawiamy następny słupek. Od razu podpowiada się nam standardowa długość przęsła, czyli około 2 metrów. I jak już mamy taki projekt, możemy w każdej chwili podejrzeć go, jak on wygląda. Jest to rzut izometryczny i widzimy od razu projekt, który wykonaliśmy oraz całkowitą długość naszego ogrodzenia. W tej chwili możemy wrócić. Możemy także zmienić wysokość podmurówki lub zmienić długość całości ogrodzenia. Kiedy chcemy wstawić na przykład furtkę o różnej długości, możemy w każdej chwili też podejrzeć, jak wygląda nasz projekt i zweryfikować, jak będzie w życiu fizycznie wyglądał. Możemy w każdej chwili cofnąć, wstawić bramę, wykonanie ściany. W przypadku ścian od razu możemy wybrać wysokość w rozbiciu o wysokość pustaka oraz jego zabudowę, czyli sposób murowania, czy pojedyncze elementy pionowo, czy tak zwana metoda tradycyjna z przesunięciem. Wybieramy się z przesunięciem, wybieramy daszek i mamy ścianę, którą możemy wykonać w linii prostej lub pod kątem, jeśli jest taka na przykład potrzeba, w przypadku wykonania na przykład wiaty na śmieci. I możemy podejrzeć w każdej chwili, jak nasz projekt wygląda. Ścianka jest za niska, możemy w każdej chwili tą ściankę podwyższyć. I sprawdzamy wysokość. Jeśli jest odpowiednia, jeśli taka koncepcja nam odpowiada i tak chcemy zakończyć, to wciskamy kalkulację,
musimy wpisać miejsce inwestycji. Niech to dzisiaj będzie Wrocław. Państwa adres mailowy. I pobierz. I od razu widzimy zestawienie całości inwestycji o długości 6,91 w rozbiciu na pojedyncze elementy, ich wymiarowaniem i ilością pomalonych w sztukach oraz poszczególne elementy inwestycji, czyli słupek, długość przerwy, którą widzimy tutaj, czyli podmurówka, następny słupek, długość bramy oraz ścianka końcowa, którą zaprojektowaliśmy. Jeśli dokonamy zmian, jeśli będziemy chcieli na przykład wybrać materiał inny niż do tej pory, w każdej chwili możemy jeszcze to zrobić. Czyli wchodzimy na zmień i na przykład regulujemy wysokość, układ ułożenia, zmiana daszków, długość, kąt, długość bramy. To wszystko możemy wykonywać na bieżąco i dzięki temu możemy na bieżąco też na rzucie izometrycznym zobaczyć, jak nasza inwestycja się zmienia zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z tego narzędzia, ponieważ ono jest bardzo proste, bardzo łatwe w użytkowaniu, daje szybki efekt i od razu z takim zestawieniem możecie Państwo kierować się do naszych autoryzowanych punktów sprzedaży, aby otrzymać wycenę, kosztorys właśnie w oparciu o dokładną zestawienie ilości materiałów, które Państwo zaprojektowaliście na Waszym ogrodzeniu. Bardzo dziękuję i zapraszam.